Cześć, z tej strony Kota, Kasia i Paweł. I próbujemy nagrać dla Was film, ale to nie jest nasz dzień. W takim razie proszę Was o to, żebyście nam wybaczyli wszystkie problemy. Bo na przykład nagraliśmy już praktycznie cały materiał. Paweł wstaje do kamery, a tam po 5 sekundach okazało się, że zabrakło miejsca. Także to jest właśnie ten dzień. Tak, usuwajcie, jak chcesz nagrywać, to usuwajcie pliki z poprzedniego dnia. Tak, to jakby dużo ułatwia. A tymczasem przechodzimy do Was z kolejnym odcinkiem z naszej serii poświęconej lekturom szkolnym. I tym razem omówimy coś, co Wy sami nam wrzuciliście jako temat. A konkretnie to balladynę Juliusza Słowackiego. Tak, i tutaj zaczniemy może od małej ankietki w komentarzach, jeśli moglibyście dać znać, bo przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, no i są dwie szkoły. Jedni mówią, że Słowacki zdawał sobie sprawę z własnych ograniczeń i że no, jest dobrym pisarzem, ale że no, Mickiewicz to z niego nie jest. Znaczy, że jest po prostu inny niż Mickiewicz. Bo no okej, okay, no tak, natomiast że zdawał sobie sprawę z tego, że no, nigdy nie zdobędzie prawdopodobnie takiej sławy, tak, uznania jak Mickiewicz. To tak, to no, a druga szkoła, nie mów z czym się zgadzasz, bo nie takie jest tej ankiety. Nie, w sensie chodzi mi o samo sformułowanie na tej zasadzie, tak. że jestem w stanie się zgodzić z tym, że on jakby wiedział, że nie osiągnie takiej sławy jak Mickiewicz, a nie z tym, że wiedział, że jestem dupnym pisarzem, nie powinienem sięgać po pióro. No, nie, no tego to nikt nie twierdzi. No właśnie. Ale druga szkoła mówi, że no, Słowacki był takim wannabe Mickiewiczem, któremu wydawało się, że jest właśnie wspaniały, jest doskonałym poetą i że zasłużył na o wiele więcej niż dostał, a pewnie też na więcej niż Mickiewicz dostał. Mhm. No i tutaj pytanie do Was, co uważacie? Kasia się trochę zdradziła ze swoją opinią, ja się ze swoją opinią nie będę zdradzał, natomiast dajcie znać, co Wy o tym sądzicie w komentarzach. Będzie nam bardzo miło i sobie trochę może podyskutujemy na ten temat, bo też często do Słowackiego jest taki zarzut, że on jest super przeintelektualizowany i że ciężko się to czyta. I chyba się trochę zgadzamy akurat z tym zarzutem w przypadku tego konkretnego utworu, bo no nie wiem, mi się bardzo to ciężko momentami czytało, bo wprawdzie Słowacki absolutnie ma bardzo dobre momenty w tym utworze, ale jako całość, no to niestety dużo jest takich dłużyn, które są bardzo zawiłe stylistycznie, bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o kompozycję, o nawiązania, aluzje, o właśnie błyskanie erudycją. Ale jeśli chodzi o czytanie, to też trochę ciężko momentami. Znaczy, też aż tak się nie zniechęcajcie, bo to jest lektura, która zajmie Wam 2, no może jak będziecie mieli trochę rozpraszacze, to 3 godziny, więc naprawdę to nie jest jakiś długi, powalający dramat, który zajmie Wam pół tygodnia i w ogóle czas stracony, życie przegrane, nie wiadomo co jeszcze. Ale no, zgodzę się, że ja miałam takie odczucie, może tak, że dużo bardziej podobała mi się ta książka, kiedy byłam w podstawówce, czy tam w gimnazjum, bo nie pamiętam, kiedy się omawiał balladynę. Też wiem na pewno, że z kolei to w gimnazjum byłam na sztuce w Teatrze Polskim, właśnie na balladynie i naprawdę mi się to podobało. A teraz, kiedy czytałam tę książkę, to miałam takie mech, jakby no, nic specjalnego, przy czym wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że w międzyczasie przeczytałam dużo innych dramatów, dużo dramatów, które bardziej do mnie trafiły. No i po prostu ten Słowacki tak trochę bladziej, że tak to określę, wypada na tle właśnie tamtych utworów. To znowu zależy, co Słowackiego się czyta, dlatego że ja tutaj bardzo polecam, jeżeli chodzi o Słowackiego, jako jego poematy dygresyjne, które są, uważam, bardzo inteligentne, dowcipne, świetnie komentują ówczesną sytuację polityczną i społeczną Europy i na przykład taka podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, tak, to jest na przykład moim zdaniem kawał świetnego reportażu poetyckiego i bardzo to polecam, natomiast no, akurat w przypadku balladyny to już trochę się to trochę się dla mnie ten walor intelektualno ironiczny rozmywa, chociaż to nie znaczy, że go tam nie ma. No bo trzeba przyznać, że ten
ten twórca jest, to można uznać za zaletę albo za wadę, że jest mnóstwo warstw w tej jego poezji. Szczególnie mam wrażenie w dramatach. Myśli to, że można w tych porównaniach czy w tych metaforach doszukiwać się wielu sensów, wielu wątków, wielu znaczeń. Że to nic nie jest jakieś takie super jasne. Na przykład z tego dramatu przychodzi mi do głowy to, że mamy Alinę, która jest taka piękna i dobra, jasnowłosa, przyroda ją kocha, ma czyste serce i w ogóle, ale z drugiej strony... Przed nią bierze baranek. Tak, nad nią lata mozylek. Tak, akurat nie z tego utworu. Ale wracając do tematu. Ale z drugiej strony Alina na przykład nie szanuje obyczaju, bo obyczaj w tamtych czasach nakazywał, że jako pierwsza za mąż musi wyjść starsza siostra. No i skoro Alina się tutaj jakby pcha przed szereg, to znaczy, że wcale aż takiej miłości do tej siostry nie ma. No i też jednocześnie jest gdzieś tam naiwna i trochę się igra sobie z balladyną. Też nie jest jakieś takie super przyjemne i prostolinijne. Więc wydaje mi się, że on Słowacki w tym dramacie też zawarł dużo jakichś takich niejednoznacznych postaci. No i teraz właśnie pytanie, czy my lubimy się w to wgryzać i wczytywać, czy jakby szukanie tych wszystkich znaczeń nas po prostu męczy, bo jakby to może być męczące, biorąc pod uwagę, jak wiele warstw trzeba przekopać, żeby znaleźć coś, co ma sens. Natomiast jeżeli chodzi o takie postaci, które jak dla mnie miały bardzo dużo sensu i nadal mają bardzo dużo sensu i są bardzo współczesne, no to Grabiec. Tak. Grabiec, który rozładowuje całą atmosferę i jakby te wątki humorystyczne. No to jest po prostu król dyskoteki, który dzisiaj mógłby być w Blok Ekipie na przykład, tak, jako Grabson i wypasował. Mieciu spod monopolowego albo spod dyskoteki w remizie. Tak. Wszystkie panny we wsi jego. Tak, no to jest właśnie ten typ. Tak trzeźwy, że jak go zamieniono w wierzbę, to z Kałązki leci wódka. To jest ten typ, nie? Wszystkie jego. Także no tak, to jest... można to, zwłaszcza w jego opinii własnej, no ale tak, to osobny temat. Tak. No dobra, to myślę, że to jest dobry moment na... Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. I tutaj miałem z tym trochę problem, ale znalazłem taki fakt, o którym być może nie wiecie. I tym faktem jest to, że w 2009 roku powstał film, który jest taką mocno uwspółcześnioną adaptacją Balladyny. Po angielsku nazywa się to The Bait. W rolach głównych występują między innymi Mirosław Baka i Faye Dunaway, albo jakkolwiek to nazwisko powinno się czytać, bo ja nie wiem. I nawet chciałem ten film obejrzeć, ale po prostu nie zdążyłem przed nagraniami, więc jeżeli oglądaliście, to powiedzcie coś w komentarzach, czy warto, to zobaczę, czy będę oglądał. To drugi fakt z Wiadomej Części Ciała. Poznaliśmy się w podstawówce imieniem Słowackiego. Dokładnie, w równoległych klasach. Tak, tak było. Wracając do tematu, co jeszcze masz do zarzucenia Balladynie? Czemu ona cię tak zmęczyła? Nawet nie wiem, bo o samym zmęczeniu to już w sumie powiedziałem o głównym jego źródle, natomiast co mam do zarzucenia? Wydaje mi się, że to jest takie bardzo oklepane i ludzie już wcześniej robili to lepiej. I tutaj jest dużo nawiązań chociażby do Szekspira i do jego utworów. No tylko jak się poczyta Szekspira, to moim zdaniem to jest po prostu lepsze. Tak. I te motywy są lepiej ograne. Jak rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej, no to dokładnie jakby mniej więcej coś takiego powiedziałam. Przy czym z drugiej strony to też jest jakby kwestia tego, że widzimy to, że Słowacki jakby wie, o czym pisze, że ma jakieś podstawy, że przeczytał wiele dobrych dzieł. No bo właśnie tutaj z Szekspira mamy trzy motywy. Pierwsza sprawa to jest Sen nocy letniej, czyli w oryginale to jest Puck, Tytania i Oberon. No a tutaj mamy Goplanę, która ma dwóch sługusów, Chochlika i Skierkę. To jest przy okazji, przepraszam, że tylko się na szybko wetnę, ale to jest moim zdaniem świetny karykaturalny przykład, który do dzisiaj działa, jak wygląda zespół w pracy i zarządzanie tym zespołem. Jest Goplana, która jest tą szefową, która mówi, że no... Mam pomysł! Mam super pomysł, musimy to zrobić, ja bardzo chcę to zrobić. Robimy. Tak, i słuchajcie, tam we wsi jest taka chatka i tam mieszka dziewczyna i tam
hrabia ma się zakochać w tej dziewczynie. Tylko, i ona że... delikatnie nie precyzuje tego, że tam są dwie dziewczyny i nie wiadomo, o które jej chodzi, więc mamy jednego sługusa, który jest nieprzesadnie lotny, ale bardzo gorliwy. Mhm. Który doprowadza do niezłej kaszany i drugiego, który jest troszkę może bardziej lotny, ale też niekoniecznie. Nie... Tak, ale na pewno znacznie mniej wyrywny do pracy i on tam, jak mu się każe po ten wianek pójść. To ja pójdę. To pójdę. Jakiś tam zrobię. Jakiś wianek zrobię, ale czy ładny? Ja nie wiem. Może mi się nie będzie chciało. Nie, to po prostu jest piękne moim zdaniem. To nadal się sprawdza. Drugie nawiązanie do Szekspira to jest Król Lir. W momencie, kiedy mamy randkę w ciemno i teraz odpowiedzcie mi, jak byście zrobiły z matką? To po prostu jest lista pytań. To jest, no, to jest praktycznie żywcem wyjęte z tego dramatu. No i trzecia sprawa, największa, najbardziej oczywista, to jest Macbeth, a w zasadzie Lady Macbeth, na której moim zdaniem jest wzorowana sama postać Balladyny. Nie mogę się nie zgodzić. Tak? To są czasy przedkrólewskie, a mówimy o królu i o Balladynie, która została królem. I jeszcze mamy koronę, która została poświęcona przez samego Jezusa. A to nie był moment, kiedy Polska przyjęła chrzest i miała obyczaje chrześcijańskie, a tutaj, nie wiem, Alina się modli do Boga, żeby tam jej pomógł zbierać malinę, no. Może po prostu Słowacki był turbosłowianinem i uważał, że jeszcze zanim powstało państwo polskie, to już chrześcijańscy królowie na tych ziemiach panowali, tylko potem wielka konspiracja zniszczyła dowody na to. To niewkluczone. No tak. Starożytni kosmici na ciemnej stronie Księżyca. No ale wiadomo, że to do pewnego stopnia alegoryczne, więc nie ma co się też za bardzo czepiać faktów historycznych. Natomiast tak, jest tutaj ewidentnie dużo jakichś takich właśnie dziwnych motywów nieścisłości. No tak, ale z drugiej strony tutaj też można to interpretować przez epilog i przez przedmowę, gdzie no, pojawiają się takie motywy, że autora ogranicza tylko jego wyobraźnię. I może to jest taki trochę popis, trochę taka szydera. I na przykład to jest dla mnie zaleta całej Balladyny. Jeśli odczytamy to w ten sposób, to jak bardzo Słowacki, sorry za wyrażenie, robi sobie jaja z współczesnej epoki, z wzorców. No bo w romantyzmie mamy to, że wiejskie życie jest takie cudowne i prosta chłopska dusza to jest cud. No więc powinieneś wziąć żonę prostą. Jak to się skończyło? No tak 4 dni i się skończyło. Definitywnie nie było. Albo, no właśnie, prosta chłopska dusza, no ja mam grabca, który tutaj na prawo i lewo wyrywa i ciągle... Prosta chłopska dusza, no. Tak, no i ciągle chodzi na stukany, no. Albo mamy właśnie tą pochwałę życia, że to jest cudowne życie na wsi, mamy wdowę, która siedzi, ale byłoby cudownie wynieść się do zamku, jakbyśmy były bogate, to byłoby tak dobrze, a nie w tej biedzie, w tej chacie. Więc tak. Albo mamy kochanka romantycznego, Filona. Który patrzy, o, jakie ładne zwłoki, to są wspaniałe zwłoki. Na pewno byśmy się zrozumieli tak, cudownie. Bylibyśmy szczęśliwi do końca życia. No, w każdym razie, jeszcze mówi to takim językiem, że nikt nie rozumie, o co mu chodzi. I w samym dramacie też pada, nie rozumiem, o co ci chodzi, czy mógłbyś mówić prościej. Więc to takie trochę nabijanie się właśnie z tego... Aż się prosi o zacytowanie grupy filmowej Darwin. Mm-hmm. Prościej. Tak jakby to Mickiewicz napisał. Także tak. To jeszcze z takiej autoironii, no bo właśnie romantyzm to też jest pochwała natury, przyrody, że ona jest taka mądra. No i mamy tą interwencję na sam koniec. Ale z drugiej strony jakby prowodyrem całej zawieruchy i całego dramatu jest jego plana, czyli właśnie ten wątek natury i przyrody. No i właśnie ta jej zazdrość, zawiść, jakieś tutaj kombinowanie w ludzkich losach, a jeszcze potem na koniec jak się zorientowała, do jakiej kabały doprowadziła, no to co mogła zrobić? Przecież powinna to naprawić, powinna mieć takie moce. Nie, ona stwierdziła, że odlatuje z tej krainy. Nara. Po co naprawiać? No.
Także wydaje mi się, że akurat w tym utworze jest dużo jakiejś takiej ironii i ja to szanuję. To, że właśnie w moim wyobrażeniu Słowacki, jak pisał ten utwór, to miał w sobie dużo z takiego współczesnego trolla. Ja zrobię bezczelny product placement swojego produktu. To ja z kolei bardzo lubię wiersze Słowackiego, zresztą już wspominałam chyba o tym w czasie tego nagrania. I w zeszłym tygodniu nagrałam film w ogóle o poezji i o wierszach. Tam się wysunie, tak. Więc zachęcam Was do kliknięcia i do obejrzenia. Może się przekonacie do tego rodzaju literatury. No, a nie, że tak zawsze prozą. No, no i co? I to chyba na tym sumujemy nasze wrażenia. Ja myślę, że warto się przemęczyć, bo to też nie jest dramat, który zajmuje bardzo dużo czasu. Nie jest to dramatyczne. Tak, to są... Nie jest to tragiczne. A nie, czekaj. Myślę, że przy takim normalnym tempie czytania to zajmuje około 2 godzin. Jak macie trochę rozpraszaczy i będziecie, nie wiem, hodować krowy na farmie w telefonie, no to zajmie Wam 3 albo 4. Ale też bez przesady. Bo patrzyłam, że audiobooki zajmują około 2,5 godziny. No więc jakby czytanie raczej powinno być szybsze. Jest tam trochę śmieszków, jak się tak w to wczytacie, właśnie tej ironii, więc myślę, że do przeżycia. Szczególnie właśnie ten wątek fantastyczny. Dla mnie to było coś, co mnie kupiło, tak szczerze powiedziawszy. Znaczy, no ja też powiem tylko, że jak macie czas, to przeczytajcie, ale jak akurat macie wybierać pomiędzy Balladyną a innymi lekturami, to mogę polecić kilka innych lektur, które moim zdaniem lepiej jest przeczytać w tym czasie. No, myślę, że to jest taka połowa stawki, no, takiego mojego wyobrażenia. Dajemy jako ocenę półpełny dzbanek malin. Pełne to jest maks, a tak. Pusty to jest minimum. No, to taki półpełny. No, połowa garnuszka. Tak, połowa garnuszka. I trochę wody z gopła się dostało. Albo nawet tak 2/3. No, ale tak mniej więcej takie wartości. Także tak, no można to przeczytać. Wydaje mi się, że w wieku nastoletnim to bardziej, że tak powiem, wejdzie. Przynajmniej ja tak miałam, bo trup się ściele gęsto, jest dużo jakichś takich fajnych motywów. No, ale jest po prostu dużo, moim zdaniem, lepszej literatury, bardziej przystępnej. No i cóż, zapraszamy na Instagrama, którego Kasia prowadzi. Także serio wpadnijcie, bo chcemy nagrać kolejny odcinek i przydałoby się, żebyście rzucili jakimiś propozycjami i tam będzie, i tam będzie pewnie ankieta, co mamy nagrać. Tak, ja się bardzo... Instagram nie jest moim medium. Nigdy nie miałam... Założyłam w momencie, kiedy zaczęłam prowadzić kanał. Chwilę wcześniej, nie wcześniej. No, ale się staram i próbuję się poprawić w temacie. No i w sumie z takiego głosowania jest ten odcinek, bo Ballady na to był pomysł od Was. Był też pomysł od Was, żeby zrobić taki odcinek o Romeo i Julii. On mi się bardzo podoba. Jest super. I był pomysł o chłopach. Chłopów mam z kolei w TBR-ze na ten rok, więc też się pewnie za nich zabiorę. Ale może macie jakieś inne ciekawe pomysły, tak więc dzielcie się z nami w komentarzach. No i dzielcie się też odpowiedziami na to pytanie Pawła z początku filmu. I to tyle. No, chyba tyle. Do zobaczenia z Kasią szybciej ze mną później. Tak, ale możliwe, że z jakimś takim dodatkowym, bardzo fajnym projektem trochę wcześniej niż później, ale to zobaczymy jak. Zaspoilerujemy na Instagramie, ale to jeszcze tak, nie teraz. Jeszcze nie teraz. No to co, trzymajcie się ciepło. Tak jak wspomniałam, zaglądajcie do komentarzy, dajcie po sobie jakiś tutaj ślad, zostawcie. No, my widzimy się już niedługo. Cześć! Cześć.